Na dobre i na złe. Najlepszy medyczny polski serial wyróżniony telekamerami we wszystkich możliwych kategoriach. W tym roku o telekamerę walczy Katarzyna Dąbrowska, nasza serialowa Wiktoria Consalida. Nie miałem nigdy tak doskonałej asystentki mojej uczennicy, jak właśnie doktor Consalida. Pozdrawiam, profesor Makowicz. Wstaje nowy dzień w Warszawie, moim mieście. Moje zawodowe życie w tej chwili toczy się w trzech światach. W świecie teatru, w świecie serialu i w świecie muzyki. Skąd wracają i co robili tam, pytać o to nie śmiem. Jestem od 9 lat w serialu. Wiktoria Consalida, świetnie zapowiadający się chirurg. Ta postać Wiktorii z biegiem tych lat się rozwija. Zawsze mi się wydawało i cały czas mi się wydaje na tyle ciekawym materiałem, że warto o tę babkę cały czas walczyć. To jest też kobieta, która inspiruje do tego, że może sobie poradzić na kierowniczym stanowisku, że pewność siebie u kobiety nie musi oznaczać braku kobiecości. Daj mi jeszcze piątkę diazepamu! Spokojnie, proszę się nie denerwować. Dostaję listy od dziewczynek, które mówią, że marzą o tym, żeby pójść na medycynę i do tej pory myślały o innej specjalizacji, a teraz marzą o tym, żeby być chirurgiem. Potem chciałam ten zawód uprawiać właśnie, żeby takie rzeczy się zdarzały. Zbadam ci hormony. To trochę potrwa. Jeśli moje podejrzenia się potwierdzą, będę mogła cię wyleczyć. Często mój dzień pracy zaczyna się bardzo wcześnie, o świcie, 4-5 rano. W samochodzie powtarzam tekst. Jadę na dobre i na złe. Dzień zdjęciowy trwa 12 godzin. Po planie zdjęciowym jadę grać spektakl do Teatru Współczesnego w Warszawie. A po spektaklu mam często jeszcze na przykład próbę do koncertu, który gram następnego dnia. To są bardzo wyczerpujące dni fizycznie, psychicznie, ale ja kocham ten zawód. Czekać na powrót twój z nowego życia, w które cię wysłałam głupia ja. Teatr daje tak ogromną energię. Każdy spektakl jest kompletnie inny. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Ten zawód o tyle ma sens i to wychodzenie na scenę o tyle ma sens, o ile widzowie z tego spektaklu właśnie wyjdą z tą myślą, że coś w tym teatrze przeżyli. Usłyszałam ostatnią historię od znajomego, który przyszedł z panią, która była po chemii i mówi, i wiesz, dawno jej nie widziałem tak uśmiechniętej. To są momenty, dla których trzeba grać.